wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Agnieszka Wielgopolan w dymie rozpostartym pozrywałam zioła. Zapachniały mocno. To tak pachnie życie. Gdy odejść mu każą, ziemi swej na zawsze uczepić się pragnie, uwierzyć nie może, że ziemi już nie ma. Wykąpałam zioła, zwisły smutnym łukiem, tak wygląda ciało, zwisłe śmierci śnieniem. Kiedy chwilę temu życia pełne dłonie, chwilę później cisza. Dłonie takie puste. Niosłam zioła zwiędłe, żegnały je ptaki i cicha dolina zaklęta tajemnie. Tak w ostatniej drodze świat umarłym śpiewa, świat żyjący jeszcze zanim sam odejdzie. Całowałam zioła, nim uschły na zawsze, nim straciły myśli i wolę i tchnienie. Tak usycha człowiek, kiedy straci wszystko i nie ma go nigdzie, choć jest jeszcze chwilę. I odeszły zioła w dymie rozpostartym nad człowieka losem i nad całą ziemią. Tak odchodzi wszystko. W cień, pył, nicość bladą, tak odchodzi. Powiedz, kiedyż znów nadejdzie? W kręgu nieskończonym idziemy od wieków, od czasów, po czasy. Zaklęty korowód. Tak powraca wszystko z cienia i z nicości, tak powraca. Powiedz, czy cię spotkam jeszcze? Czytał Bogdan Tmowski.